tobie już jest, tobie jest tak ciepło w sweterku, no. Jest tylko 7 stopni. Mhm. A może dlatego, że jesteś już taki duży. Jak tam było w szkole w ogóle? No, tak. Okej, wszystko w szkole było? No. Any bully today? Nie. No bully today? Nie. Jeszcze? Nie. No właśnie wracamy sobie z Kacperkiem ze szkoły. Kacperek jest zadowolony, bardzo lubi swoją nową szkołę. Mówię nową szkołę, bo część z was może nie wie, że Kacperek już chodzi teraz do szkoły średniej. Także już taki teenager, jak oni to tutaj mówią, nastolatek taki już w 100%. Dziękuję, że co chwilę na kanał przybywają nowi widzowie. Bardzo wam dziękuję, ale przez to, że kanał jest jeszcze młody i mały, ja nazywam się Marcin, to jest mój syn Kacper. Kacper chodzi do szkoły średniej w Edynburgu w Szkocji. Kacper ma autyzm i o tym autyzmie dużo tutaj właśnie mówimy na tym kanale, bo uważam, że historia Kacperka to jest historia sukcesu. Ja wam o tym właśnie wspomniałem teraz, że Kacper ma autyzm, ale tak naprawdę gdybym wam tego nie wspomniał, to ciężko byłoby wam zauważyć. Także bardzo tutaj serdecznie witam rodziców czy tam opiekunów dzieci autystycznych, którzy by chcieli się jakoś zainspirować. Naszym celem jest właśnie opowiadanie tej naszej historii sukcesu, tak Kacperku? Żeby was inspirować, motywować, żebyście się nie poddawali, jeżeli macie po prostu do czynienia z autyzmem czy z innymi chorobami zaburzeniowymi. Powiesz mi coś jeszcze więcej na temat szkoły? Jakie miałeś dzisiaj lekcje? Jakie miałeś dzisiaj przedmioty? Popatrz się. Jakie miałeś dzisiaj? Miałeś MAF? Nie. Nie MAF? PI? Nie. Miałeś PI? Nie. PI after drama. A after drama, czyli drama dzisiaj było? Nie, I didn't. English? Tak, też. What else? Maths. Maths, tak? Czekaj, czekaj. Dobrze, no to pomału. Czekaj. Science. Science też, tak. I super. I art. I art, tak. Okej, okay. Super. No właśnie, Kacperek nam zdradził, jakie miał dzisiaj lekcje w szkole. No jest dzieciakiem nieśmiałym, no powtarzałem to już wiele razy. To pewnie zauważyliście, no moi widzowie pewnie już to zauważyli, że Kacperek jest nieśmiały. A nie jest to cecha autystyczna w jego przypadku, bo on normalnie, kiedy jesteśmy w domu lub wśród osób, które dobrze go znają, to tej nieśmiałości nie widać. Więc na pewno nie jest to cecha autystyczna. Natomiast właśnie staram się go często filmować i staram się go często motywować, żeby coś mówił do kamery, bo jak wspomniałem o tym nawet jego nauczycielom, że nagrywam vlogi, mówię o autyzmie Kacperka, o historii sukcesu, to nauczyciele z jego szkoły powiedzieli, że to bardzo fajny pomysł, żeby Kacperek tak często występował przed kamerą, jak to tylko możliwe, bo to z całą pewnością ośmiela. No i ja też potwierdzam, tak, zauważam jakieś progresy, coraz częściej sam chcę się pokazać, jeszcze z taką nutką nieśmiałości, ale jest coraz lepiej. Dzisiaj w szkole miał matematykę, język angielski, taki przedmiot naukowy, oni to określają ogólnie science, ale uczą się tam o wszystkim, co związane z nauką, art, czyli właśnie jakieś takie zajęcia, jak to dawniej w Polsce było ZPT, czy coś w tym rodzaju, jakoś tak to się nazywało, za moich czasów oczywiście. No jego ulubionym przedmiotem jest matematyka. Ja osobiście natomiast byłem bardzo cienki z matematyki. Szczerze mówiąc, no to matematyka dla mnie to była kara w latach szkolnych, a jego to jest po prostu ulubiony przedmiot. Poczekaj, założymy sobie coś. Założymy sobie, jesteśmy zwolnieni z noszenia masek. Mamy takie zwolnienie z noszenia masek. Kacperku, załóż sobie. Zakładamy to, żeby po prostu było wszystko jasne, no bo generalnie, żeby ochrona sklepu do nas się nie czepiała, że łamiemy przepisy. Kacper chciał iść prosto do domu, bo generalnie ma w sumie taką, no można powiedzieć, poniekąd rutynę. Lubi iść prosto do domu po szkole, odpocząć sobie i dopiero ewentualnie gdzieś wychodzić. No a czasami go nieraz po szkole gdzieś wyciągam, no tak jak teraz do sklepu musimy coś kupić. Troszkę protestował,
i zawsze okazuje się być cwaniakiem w takiej sytuacji, bo zawsze mówi, że dobrze, pójdziemy do sklepu, jak pozwolisz mi coś sobie kupić. Muszę mu pozwolić, żeby sobie coś kupił drobnego. Nutella. Nutella chcesz? Tak. Co chcesz, powiedz? Nutella. Nutella, tak? Mhm. Lubisz Nutellę? No, Nutellę sobie wymyślił. A co do tego właśnie motywu, to było tak troszkę żartem, bo to nie jest tak, że on się uprze i nie pójdzie, jeżeli sobie nic nie kupi. Ale ja po prostu chcę, żeby się też właśnie uczył zakupów, takiego wybierania, myślenia nad zakupami, później przechodzenia tego procesu płacenia za zakupy. Dlatego tak naprawdę się zgadzam w sumie za każdym razem, żeby sobie coś drobnego kupił. Jego to motywuje, uczy się takich zachowań też socjalnych. Szczerze mówiąc, nie wiem, gdzie ta Nutella jest. Ale poczekaj. Pójdźmy tutaj, tędy. Musimy tak slalomem pójść. A tak w ogóle, tak jak już wspomniałem tam w którymś filmie, nawet już nie pamiętam, czy w tym filmie wspominałem, sorry, jeżeli nie pamiętam i sorry, jeżeli to powtórzę, ale jestem zakręcony często. No, nowe osoby właśnie przybywają codziennie na mój kanał, bardzo Was serdecznie witam. Jeżeli akurat trafiliście na ten film i słyszycie tutaj gadkę o autyzmie, to nie gadamy tylko o autyzmie, po prostu mój syn ma autyzm, więc gdzieś tam, no ja realizuję taki projekt, tak, projekt Autyzm, gdzie mówię właśnie o autyzmie, o tym, jak leczyliśmy dziecko, historii sukcesu, ale robimy tutaj też różne projekty, tu jest mnóstwo projektów, mniej poważne bądź bardziej poważne, teraz właśnie, no już nie możemy się doczekać, kiedy powiedzmy będzie taka możliwość podróżowania po świecie, jak była przed pandemią, bo chcemy się rzucić w wir przygody i dosłownie podróż dookoła świata odbyć, no dosłownie, także no... No musimy chyba na to jeszcze chwilę poczekać, ale taki jest plan i tak na pewno zrobimy. A poza tym mówimy też o życiu w Szkocji, o podróżach po Szkocji. Robimy tutaj vlogi, no różne tematy po prostu, różne projekty tutaj robimy. Cały czas poszukujemy inspiracji i tych projektów jest naprawdę bardzo dużo, tak jak każdy znajdzie coś dla siebie. Zachęcam do pozostania. To są te chwile, kiedy postanowiłeś rzucić słodycze, a tu patrz jakie ciastka. O, idziemy stąd szybko. Uciekamy stąd. Właśnie tutaj przeszliśmy na polską półkę i szukamy polskiej śmietanki. Przy okazji będziecie mogli sobie porównać ceny. Przykładowo my lubimy tą śmietanę z mlekowity, 18%. I ona tutaj kosztuje, moi drodzy, 1,20 funta, czyli to jest ponad 6 zł. Myślę, że dużo więcej niż w Polsce. Ale bierzemy. Teraz z kolei bierzemy jeszcze mleko. Mleko bierzemy bez laktozy. No i faktycznie to mleko jest bez laktozy, bo moja żona ma problem z laktozą i jak pijemy to mleko, to znaczy używamy głównie tego mleka tylko do kawy, naleśników i tego typu rzeczy. No i działa, faktycznie nie ma laktozy. Ale wiadomo, nie jest to mleko takie, jakie można było dawniej dostać, nie? Jak nasze babcie, jak ktoś miał babcię albo ma babcię na wsi i ta babcia miała lub ma krowę, no to wiecie, o czym mówię. Dzisiaj sobie pozwalamy na niezdrowe żarcie, czyli frytki, ale usprawiedliwienie jest takie, że bardzo rzadko to robimy i jemy tylko frytki domowej roboty, sami robimy, znaczy ziemniaki kupujemy, tak? Nie kopiemy, nie mamy pola, nie kopiemy ziemniaków, ale frytki sami robimy, staramy się na smalcu, no dzisiaj zrobimy na oleju. A do tych frydek dzisiaj będzie sos czosnkowy, który też sami zrobimy. No niby jest tu jakiś gotowy, ale wolę sam zrobić, dlatego mam tą śmietanę, dlatego szukam majonezu, czosnek mam w domu. Tak, oczywiście majonez kielecki. Oczywiście kielecki. Popieracie, że kielecki jest najlepszy? No takie jest moje zdanie. Ja uważam, że jest mega, tak? No i taki majonez kielecki tu kosztuje 1,40 funta, czyli jakieś 7, ponad 7 zł, więc też myślę, że dużo więcej niż w Polsce. Powiem Wam tak, że kraj urodzenia chyba może zdefiniować to, czy człowiekowi jest zimno, czy nie. Chodź, Kacperek, tutaj. Patrzcie się na Kacpra. Kacper, chodź na chwilę. Cienki sweterek, pod szyją odpięte. Jest mu ciepło, a jest 6 albo 7 stopni tylko ciepła. Jemu jest faktycznie ciepło. No bo on tak chodzi, nie? Każdego roku i nie przeziębia się. Ja to raczej należę do tych zmarzluchów z natury. No lubię ciepło, lubię słońce, lubię piękną pogodę. Tutaj niestety
zrobiła się już prawdziwa jesień. Jeszcze dwa dni temu mieliśmy tutaj po 20 stopni w cieniu, a przypominam, że jesteśmy w Szkocji. Dzisiaj już jest zimno, 7 stopni, tak jak mówiłem, ja już jestem zmarznięty. Kacper w sweterku, tak jak wam pokazywałem, jemu jest faktycznie ciepło i on się naprawdę nie złapie nawet kataru, bo no tak chodzi od dziecka, nie? Tak mu jest ciepło od dziecka. No i pamiętam te zdziwione miny na przykład niektórych ludzi, jak przyjeżdżaliśmy do Polski w takim okresie, kiedy było chłodniej i dzieciaki w Polsce ubrane w kurtki, w czapki, a Kacper na przykład w samej bluzie latał gdzieś tam na podwórku, czy tam na osiedlu, jak odwiedzałem na przykład rodziców i matki, czy tam ojcowie zdziwieni, że tak wypuszczamy go tylko w sweterku, a jest już tak zimno. No i ja to rozumiem, no bo dzieciaki urodzone w Polsce to powiedzmy mają te geny, znaczy to Kacper też ma geny polskie, ale myślę, że jego organizm się przystosował do szkockiej pogody, bo on jest tutaj odkąd ma 11 miesięcy. No i on naprawdę nie choruje, no nie ma kataru w ogóle, nie chodzi taki rozebrany. No a na koniec jeszcze chciałem powiedzieć wam o naszych planach podróżniczych, bo na pewno będą stamtąd vlogi robione i nie wiem, czy będą to daily vlogi, tak jak teraz, ale będą też vlogi robione. No chcemy naprawdę wybrać się taką podróż w zasadzie dookoła świata i no czekamy, tak? Czekamy na rozwój sytuacji, ale mam nadzieję, że w 2022 roku już zaczniemy. Będą to na pewno kraje Afryki, będą to na pewno kraje Azji, takie jak Tajlandia, Wietnam, Kambodża. Ameryka Południowa raczej nie planujemy, przynajmniej jak na razie. Europa też nie planujemy, bo ja zawsze powtarzam, Europa jest dla emeryta. No i może się ktoś ze mną nie zgodzić, oczywiście, ale chodzi mi o to, że w Europie wszędzie jest blisko. Wszędzie blisko i łatwo można dojechać, więc można powiedzmy mieć 60-70 lat i tak zwiedzać dobrze Europę, a jednak na Azję, Afrykę, no to trzeba mieć troszkę mniej lat. Nie mówię, no bo osoby w wieku emerytalnym też zwiedzają te kraje, ale nie zwiedzają w taki sposób, jaki my chcemy zwiedzać. No chcemy tam naprawdę bardzo dużo chodzić i dostawać się do jakichś tam zakątków odległych gdzieś w dżunglach, w górach, czy coś w tym rodzaju, czy na jakieś najodleglejsze plaże, wysepki. To trzeba jednak mieć trochę mniej tych lat. A mi już stuknęła 40, więc to jest taki chyba ostatni dzwonek na takie podróże po całym świecie, a później pozostanie mi Europa.